Należy w pasku adresu wpisać adres https, dwukropek, ukośniki i następnie ebok wod-kiel.com.pl. Przy pierwszej próbie logowania do eBOK, czyli Elektronicznego Biura Obsługi Klienta, może pojawić się konieczność potwierdzenia certyfikatu SSL. Po tej czynności należy się zalogować używając identyfikatora i hasła startowego, które otrzymaliśmy od Wodociągów Kieleckich. Hasło startowe należy następnie zmienić i można już bez przeszkód korzystać z zalet serwisu, a tych jest sporo. Na pierwszym ekranie mamy wgląd do naszego bieżącego salda. Mamy, jeśli byłaby jakaś faktura niezapłacona, wyświetliłaby się, jeśli byłoby zapłata dokonana w krótkim okresie czasu, też byłaby na pierwszym ekranie dostępna. Następnie mamy zakładki związane z rachunkami bieżącymi, płatnościami, można sobie podejrzeć. W Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta znajdziemy wszystkie informacje o swoim wodociągowym koncie. Można tu sprawdzić płatności, przejrzeć faktury, historię wpłat i odczyty wodomierza do 3 lat wstecz. Tu mamy numer, aktualny numer wodomierza, ostatni stan, jaki był przy ostatniej fakturze, ostatnie zużycie. I tu mamy też możliwość utworzenia, dodania odczytu samodzielnie. Klikając na ikonkę z prawej strony, mamy możliwość podania odczytu. Tu wpisujemy odczyt, jaki mamy na wodomierzu, wciskamy wylicz zużycie i potem zatwierdzamy to i dane te będą przesłane do odpowiedniego działu, który zajmuje się wystawianiem faktur. Do wglądu jest również umowa z Wodociągami Kieleckimi. Tu także trafiają wiadomości i komunikaty ze spółki. To jest kolejna usługa, które Wodociągi Kieleckie wprowadzają, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Chcemy dawać takie produkty, które dadzą Państwu szansę bez konieczności wychodzenia z domu, przechodzenia do wodociągu, załatwić wiele spraw, w tym móc podejrzeć, jaki jest stan konta, jakie są należności, ile wody pobraliście Państwo. Czyli wszystko możecie za pomocą środków nowoczesnych jak gdyby korzystać. Jak zapewniają specjaliści z wodociągów, korzystanie z internetowego serwisu jest bezpieczne. Tu mamy zieloną kółeczkę w pasku adresu i to świadczy o tym, że połączenie nasze jest zabezpieczone. Możemy wyświetlić certyfikat. Zabezpieczenie są w dwojaki sposób robione. To, tak jak wcześniej mówiłem, mamy klucz SSL, który nam chroni stronę i wszystkie dane, które na niej są. Jest też drugie zabezpieczenie, które polega na tym, że Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta korzysta z kopii bazy produkcyjnej. Także wszelkie zmiany, jakie są dokonywane w Biurze Obsługi Klienta, wymagają synchronizacji danych z bazą podstawową, co trwa około 24 godzin. W związku z tym, nawet gdyby doszło do jakiegoś naruszenia bezpieczeństwa, no to dane podstawowe są chronione. By móc korzystać z usług Elektronicznego Biura Obsługi Klienta, należy wypełnić wniosek, który jest do pobrania w siedzibie wodociągów przy ulicy Krakowskiej lub ze strony internetowej spółki. Z internetowego biura obsługi korzystać można przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.